działa uchwała antysmogowa. Nie wolno palić złymi paliwami. Nie wolno instalować pieców pozaklasowych. Ale od początku powtarzamy, że same samorządy sobie z tym nie poradzą. Potrzebne jest wsparcie parlamentu, wsparcie ustawodawcze. Cieszy nas, że pojawia się pierwszy kompleksowy projekt ustawy złożony przez klub Platformy Obywatelskiej, który może rozwiązać te kwestie. Wielka, duża dyskusja ogólnopolska, wielkie pieniądze potrzeba na to, żeby się z tym problemem smogu uporać. Dzisiaj rozmawiamy, platforma przedstawia kompleksowy projekt rozwiązania problemów. Domagamy się tak norm jakości paliw, zakazu wprowadzenia odpadów z tych powęglowych śmieci, takich powęglowych do obrotu. Zmiany w prawie budowlanym, żeby tam, gdzie jest sieć gazownicza, tam, gdzie jest sieć ciepłownicza, żeby można się było do tego przyłączać. Plus całe osłony socjalne, to cała pomoc społeczna, ona musi być z poziomu centralnego. Organizacja Funduszy Ochrony Środowiska, żeby Fundusze Ochrony Środowiska wspierały to działanie. Odpisy podatkowe za wymianę kopalń. Bez takiego nagrodowego programu sobie nie poradzimy. Samorząd czyni wiele, aby realizować te postulaty, które zostały zapisane w uchwale tak zwanej antysmogowej województwa śląskiego, ale samorząd sam nie da rady. Potrzebujemy nagrodowego pomysłu na walkę ze smogiem. Obywatele robią co mogą. To, że palą w nieocieplonych budynkach złej jakości paliwem, czy nawet czymś, czego paliwem nie można nazwać, to nie dlatego do końca, że są nieświadomi albo że tak chcą, że lekceważą swoje zdrowie i otoczenie, tylko dlatego, że czasami to się ekonomicznie zwyczajnie nie spina. Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego, ale musi być ich na to ekologiczne ciepło stać. I musi też być stać na samorządy muszą mieć narzędzia, by skutecznie wdrożyć swoją politykę antysmogową. Przykładem jest województwo śląskie. Obecnie projekt ustawy, którą nazywamy roboczo o czystym powietrzu, który zakłada, że co roku ze środków publicznych, nie tylko z budżetu państwa, ale ze środków publicznych asygnować będziemy środki na poziomie 0,5% PKB. To jest obecnie całe 10 miliardów złotych na to, by skutecznie zawalczyć w Polsce ze smogiem, ale jednocześnie na to, żeby się Polska rozwijała. Konstruując swoje plany zaopatrzenia w ciepło, będą mogły ubiegać się o środki, które przekażą następnie Kowalskiemu. Ale idea jest taka, że my skutecznie nie zawalczymy ze smogiem, skutecznie też nie zadbamy o kieszenie naszych obywateli, jeśli przed wymianą źródła ciepła na ekologiczne, przed zmianą paliwa nie zrobimy głębokiej termomodernizacji. 90% budynków w naszym kraju to są domy jednorodzinne. Najczęściej wybudowane w standardach z lat 70. wcześniejszych, gdzie ta ilość energii stracona jest ogromna i stąd potem koszt ogrzewania. Ze smogiem musi być ogólnopolska, samorządy, mieszkańcy, ale także władze centralne, parlament musi nam tym wszystkim pomóc, bo potrzeba i środków, i oprzyrządowania przepisów prawnych, a także no, tutaj bycia w terenie i jakby diagnozy tego, czym palimy, w jakich piecach, jakimi paliwami, na jakim obszarze i z tym musimy sobie wszyscy razem dać radę, czyli koalicja antysmogowa wierzę, że wciąż się rodzi, jest coraz szersza i damy radę.